Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym Otrowlogu. Ja dzisiaj wstałam przed godziną 8, na spokojnie się ogarnęłam, wykąpałam, zjadłam i jak widzicie mam już na sobie makijaż. Dzisiaj miałam jakąś taką straszną ochotę zrobić ten makijaż i zaraz Wam powiem, co tak naprawdę użyłam. Mam cienie z The Balm, z tej panetki Nude Tude, tuż do rzęs z Maybelline. I na ustach mam Golden Rose w kolorze 21, ten co ostatnio tak strasznie się Wam podobał. No i biżuteria oczywiście z Avonu, tutaj jest taka ważka, kolczyki również ważka i pierścionek ważka. A i dodatkowo mam również nowe hybrydy, nie wiem czy będzie to widać dokładnie. Tutaj mam dwa takie ciemniejsze, dwa jaśniejsze i pośrodku takie błyszczące. I tutaj na tym czwartym palcu jest też efekt syrenki. Ja od kilku dni próbowałam dla Was nagrywać vloga, nawet we wtorek. Niestety powiem Wam, że miałam taki straszny Saigon, że nie miałam tak naprawdę kiedy nagrywać i okazało się, że z całego dnia miałam tylko wyłącznie 3 czy 4 mini klipy, bo jak o 10 zaczęłam spotkanie, to skończyłam je o 10 wieczór i też wiadomo, na spotkaniu nie mogę nagrywać, albo też załatwię jakieś sprawy, czy spotkam się z moją dobrą koleżanką, no to wiadomo, że chcemy spędzić czas ze sobą. No to były jakieś tam klipy gdzieś tam, jak zdążyłam pomiędzy spotkaniami i to było troszeczkę bez sensu, dlatego zdecydowałam się, że nie publikuję tego vloga. Ale dzisiaj mam trochę spokojniejszy dzień, dlatego stwierdziłam, że będę dla Was nagrywać. Co prawda dzisiaj wchodzi na kanał film z Tagiem, ale jeszcze go nie nagrałam, ale nagram go dopiero po powrocie, bo zaraz wychodzę. Muszę pozałatwiać kilka spraw, w tym pójść do fotografa, bo odpowiadałam tą historię wczoraj na live. Niestety rozpadła mi się legitymacja, dość ważny dokument jako dla osoby niepełnosprawnej i muszę go szybciutko wyrobić, więc potrzebuję nowego zdjęcia. Mam nadzieję, że u nas będzie w bazie to moje zdjęcie z dyplomu, bo robiłam chyba półtorej roku temu zdjęcie do dyplomu na studia i mam nadzieję, że nie będę musiała wyrobić nowego, ale w razie czego właśnie dlatego też zrobiłam makijaż. Muszę również zajść na pocztę, tam do sklepu skoczyć i ogólnie kilka innych spraw załatwić. Na pewno zabiorę kamerę ze sobą, więc pójdziecie ze mną. No i jak wrócę, będę nagrywać, ogarniać kilka rzeczy, ale to wszystko Wam na spokojnie pokażę. Również jak wrócę, pokażę Wam świeczkę, którą dostałam w paczce od Wicki. Ja ją co prawda pokazywałam w ostatnim vlogu, ale paliłam ją właśnie we wtorek i chciałabym o niej więcej opowiedzieć, bo bardzo przypada mi do gustu. I chyba trochę przedłużam, a muszę lecieć, więc skończę, pakuję kamerę i idziecie ze mną. Sprawę zdjęć udało mi się załatwić bardzo szybko, więc jestem bardzo zadowolona. U nas u fotografa jest naprawdę przemiła obsługa. Wszystko się da załatwić bez żadnego problemu. Tak więc mam zdjęcia, więc albo jutro, albo w poniedziałek, ale najprawdopodobniej jutro pojadę do Wicherowa. Teraz właśnie idę na pocztę. Pogoda jest wprost niesamowita. Jest gorąco. Szczerze myślałam, że jest po prostu ładnie słonecznie, ale nie jest zbyt ciepło. I tak trochę za grubo się ubrałam, bo mam spodnie, a mogłam spokojnie letnią spódniczkę ubrać. Ale cieszę się, że wreszcie jest tak ładnie, tak fajnie. Mam trochę rzeczy jeszcze do załatwienia, więc myślę, że już odezwę się do Was już z domu i pokażę Wam też, jeżeli otrzymam paczkę, bo takie mam informacje, że coś na mnie czeka na poczcie i jeżeli coś przyjdzie, to po prostu Wam to pokażę, dlatego odezwę się potem. Wróciłam już do domu i muszę Wam powiedzieć, że jest naprawdę przepiękna pogoda. Tak jak Wam mówiłam na dworze, jest fantastycznie, słonecznie, ciepło. Uwielbiam takie dni, naprawdę. Powiem Wam, że od razu mi się humor poprawił. Zaszłam również na pocztę, bo jedna z widzek napisała mi, że wysłała mi paczkę. I nie byłam przekonana, czy ona zdąży dojść, ale miałam po drodze, więc zajrzałam do agencji. I powiem Wam, że byłam naprawdę w ogromnym szoku, bo dostałam wiele fajnych rzeczy. Nie będę tutaj pokazywać wszystkiego, ale tak pokażę Wam kilka, które tak bardzo, bardzo mnie ucieszyły. Pierwszą rzeczą, jak ja Wam pokazuję, pierwszą rzeczą, którą znalazłam jest taka oto gąbka do makijażu. Ostatnio ją chyba Alice pokazywała. Ja miałam tylko i wyłącznie gąbkę do makijażu z Avonu i niestety to był bubel. Dlatego bardzo, bardzo chętnie przetestuję tą tutaj z Niemiec, z DM-u. I pokażę Wam właśnie produkty głównie z DM. Tutaj są te gumeczki do włosów, coś a la Invisibubble, tylko właśnie też z marki DM-u. I cały czas zastanawiałam się, czy nie kupić sobie takich gumek i teraz na pewno zacznę kombinować coś. A jak nie, to po prostu poczekam, aż mi włosy podrosną, zobaczymy. Na razie mam trochę krótkie na robienie kucyków, ale być może się tu czegoś przydadzą. Naprawdę chciałam je przetestować i bardzo się z nich cieszę. Dostałam również kilka wosków, pokażę Wam tylko niektóre. Tutaj jest akurat Serenity, mój jeden z moich ulubionych zapachów. Tutaj jest She Butter, też bardzo ładnie pachnie.
Tutaj jest Silver Blanket, mój chyba najbardziej ulubiony zapach, z jak nie każdym. I też Green Sweet Pea. Ten bardzo, bardzo chciałam kupić i wypróbować i właśnie go dostałam. Nie będę ukrywać, że najbardziej ucieszyły mnie kosmetyki z Pets Fire, bo te bardzo chciałam przetestować. Tutaj otrzymałam taką oto maskarę. Co prawda mam troszeczkę zapas teraz maskar, ale wiadomo, to się zużywa. Właśnie ta z Maybelline, którą dzisiaj się malowałam, już niestety wyschła i się skończyła. Tylko powoli będę musiała ją stankować i bardzo chętnie wypróbuję nową maskarę. I tutaj mam akurat Pets Fire. Jestem jej bardzo ciekawa, bo ona jest tutaj z olejkiem arganowym. W paczce znalazła się również baza pod cienie. Jestem naprawdę bardzo ciekawa, jeszcze jej nie otwierałam, może spróbuję ją otworzyć, zobaczymy czy... Nie uda mi się odkręcić słoiczka. Ale z tego co widziałam, to jest to taka zwykła kremowa baza. Na pewno ją przetestuję i ta skończy mi się ta z tebałem powoli. Tylko bardzo, bardzo chętnie ją przetestuję i zobaczę, czy jest opłacalna. Dostałam również pomadkę, na którą ostatnio chorowałam, jak zobaczyłam ją u Alice. To jest właśnie Specify Full Shine. I dostałam ją w kolorze, już wam pokazuję. O, mam nadzieję, że widać. Tak, widać. To jest kolor 070. I już wam pokazuję kolor, bo jest naprawdę prześliczny. Taki typowo ładny, ciepły nudziak. No, sami zobaczcie. Wygląda prześlicznie. Naprawdę dziękuję ci, kochana. Cudownie trafiłeś z kolorem. Puder sypki z Pets Fire. Co prawda nie jestem zwolenniczką pudru sypkiego, ale właśnie ten konkretny chciałam bardzo, bardzo przetestować. Mam nadzieję, że dobrze wam mówię, że to jest... Tak, to jest transparentny puder matujący, dlatego jestem bardzo ciekawa, jak się sprawdzi. I na pewno jak będę testować, może w jakimś filmie przetestuję te kosmetyki z Pets Fire. Co wy na to? Jeszcze raz wielkie dzięki za paczkę. Naprawdę nie spodziewałam się tylu dobroci. Jak jest taka ładna, słoneczna pogoda, to ja od razu mam więcej energii i pomysłów. Już przygotowałam tło do filmów, miałam ochotę odpalić świeczkę. Tutaj jest ta świeczka z Primarka i zaraz wam o niej opowiem. A tutaj jest taka moja jedna stara świeczka. Teraz mam etap dękowania starych świeczek, które kupowałam, a niestety nie dawały one zapachu. I po prostu używam jej jako świeczki do dekoracji. I teraz chcę je wszystkie powypalać, bo już troszeczkę mi się ich nachomikowało. Niestety zapalałam zapalarką i tu już mi się okadziła. Nie mam siły, dlaczego, nie wiem dlaczego te świeczki się tak kadzą, ale nieważne. Tutaj wam pokażę, jest to świeczka, którą otrzymałam w ostatniej paczce. Kilka dni tam, chyba w zeszłym tygodniu. Jest to świeczka podobno z Primarka, jedna z was mi napisała. I ona naprawdę prześlicznie pachnie jako świeczka, ale jak ją zapalę, to nie ma takiego intensywnego zapachu, jak na przykład Yankee Candle, ale jest bardzo przyjemna i czuć ten zapach, jednak jest on bardzo intensywny. Czyli na przykład, jeżeli boli was głowa od Yankee Candle, to mogę wam polecić tą świeczkę. A dla mnie jest ok, chociaż mogłaby trochę mocniej pachnieć, ale jest ok. Moja mama chociaż jest zadowolona, bo jej nie śmierdzi, więc na plus. I mogę ją palić nawet w ciągu dnia, więc jest super. I tak wygląda teraz tło i idę nagrywać. Nie wiem czy słyszycie, ale właśnie gra jakaś muzyka za oknem. Nie wiem czy ktoś idzie ulicą i puścił na sobie regulator, czy też z aura to leci. Całe szczęście już skończyłam nagrywać, właśnie nagrałam dla was tag, który zaraz montuję i opublikuję. Dobrze, że nie grali kiedy nagrywałam, akurat jak skończyli i odpaliłam tą małą kamerkę, to zaczęli. Więc macie fajny podkład w tle. Mam nadzieję, że tylko YouTube tego nie wyłapie. I teraz tak, będę montować dla was film i potem mam sporo roboty. Nie wiem, czy zaczynam od pracy komputerowych, czy od porządkowych. Zobaczymy, jak to wszystko się poukłada. Mam nadzieję, że tak przypadnie wam w moim wykonaniu do gustu. I że z miłą chęcią go obejrzycie. I też, że szybko mi się zmontuje, zrenderuje i szybko będzie na kanale, no bo jest już dość późno. Niedługo będę jeść powoli obiad, ale to też pewnie gdzieś tam w przerwie montowania. I co do zapisów live'ów, wiem, ostatnie 3 zapisy się nie pojawiły na YouTube, ale to nie znaczy, że się nie pojawią. Jeżeli wszystko pójdzie naprawdę po mojej myśli, to niedługo będziecie mieli link do hitboxa, na którym będziecie mogli oglądać zapisy live. Skąd ta decyzja? To proste. Po prostu na YouTubie nie mogę wyrzucać zapisów w tym momencie, kiedy mam puszczoną na live muzykę. Ktoś może się zapytać, no to wtedy nie puszczaj muzyki, to chociaż będzie zapis na YouTubie. Niestety powiem wam, że jak ja siedzę sama, tak, zamknięta w pokoju, no bo robię dla was live'a, no to jest mi trochę tak smutno i nudno, kiedy po prostu nie mam w tle muzyki, bo ja uwielbiam muzykę. I też myślę, że ten live dużo lepiej się słucha, kiedy jest tam jakiś podkład w tle. Dlatego stwierdziłam, że wolę mieć ten podkład w trakcie live'u i potem po prostu przerzucać zapisy na hitboxa.
bo też planuję robić Live z gier, jeżeli wszystko pójdzie dobrze. A po prostu na tym kanale, gdzie będą Live z gier, będzie osobny folder z, zapisem live'u z tego kanału. I wszystko będzie miarę, myślę, poukładane. Ale to muszę zobaczyć, czy Hitbox mi na to pozwoli i czy uda mi się to przetransferować bez straty i tak dalej. Ale na pewno wam o tym opowiem również we vlogu, jeżeli wszystko się uda, będziecie mieli link. Więc o nie się nie martwcie, tylko po prostu czekajcie. Ja idę teraz montować. I jeżeli ktoś by się pytał, to jest nadal ta szminka z Golden Rose. I się skapowałam, że rano pokazałam wam beznadziejnie te paznokcie. Dlatego teraz podejdę. O, zobaczcie, to są takie kolory. I tak, tutaj jest po prostu ten jasny, ten jest efektem syrenki, nie wiem czy to widać. I tutaj jest po prostu taki z brokatami, tu mam taki ciemniejszy i tutaj też mam taki ciemniejszy. I zobaczcie, jak mi szybko paznokcie urosły. 3 tygodnie urosły mi bardzo dużo. Siostra Ali była w szoku i też uważam, że ta ręka wygląda dużo schludniej. No i oczywiście tutaj pierścionek. I całą biżuterię dzisiaj mam z Avon, jeżeli ktoś by się pytał. Bo szczerze mówiąc nie pamiętam, czy mówiłam o tym rano. Dobra, lecę do kompa i odezwę się potem. Zmontowałam już film i się wyrenderował. Teraz już się wrzucę na kanał, więc niedługo będzie. Wrzuciłam również zdjęcie na Instagrama, że za pół godziny będzie film. Zjadłam w międzyczasie, jak montowałam również obiad, dlatego troszeczkę mi zeszło z montowaniem, bo musiałam zrobić przerwę, akurat był ciepły obiad, no to wiadomo, musiałam zjeść. Teraz przyszedł czas na kawę, bo zrobiłam się senna. To jest właśnie ta moja ulubiona kawa orzechowa, ale pokażę wam filiżankę. Dzisiaj akurat miałam ochotę na kawę w filiżance. Mam również do niej taki spodeczek, prześliczna filiżanka. Dostałam ją właśnie na urodziny, ale chyba nie w tym roku, chyba jeszcze w zeszłym. Bo jeżeli by było w tym roku, to bym ją pokazała wam w holu, w tym filmie z prezentami, a że go nie pokazałam, no to musiał być 2 lata temu. Prześliczna filiżanka i powoli uczy się pić kawę z filiżanek, bo z szklanki czy z kubka jest mi po prostu za dużo, nie lubię tyle kawy. I akurat którą ja przywiozłam sobie pierniki w takim opakowaniu. Ja wam je pokazywałam w klipie, który nagrałam w SKMC. Niestety klip musiałam tak naprawdę skasować i nie dorzucać do bloga z Strumia, bo ta SKMka tak głośno pracowała, że całkowicie mnie zagłuszyła i nic nie było słuchać, więc było bez sensu wrzucać taki klip. I dla siebie, bo oczywiście wzięłam kilka opakowań pierników tam dla rodziny na prezenty, ale dla siebie kupiłam taki przeuroczy domek, po prostu nie mogłam się oprzeć i też bardzo mi się spodobało, bo zaraz wam pokażę. Oczywiście jak to ja oszczędzam sobie słodkości, bo nie lubię jeść zbyt dużo słodkiego, po drugie też nie chcę się roztyć, więc ograniczam. Tutaj akurat w tym domku były katarzynki. No, możecie zobaczyć katarzynki i one są po prostu puste pierniki bez nadzienia i są przepyszne. Uwierzcie mi, już nie jadłam, próbowałam i są przepyszne. Zaraz może wam pokażę, jak one wyglądają. Musiałam chwilę powalczyć z opakowaniem, bo nie mogłam ich wyjąć. I te pierniki wyglądają tak. Dlatego biorę sobie jednego pierniczka do kawy. Jeszcze mam tutaj ostatniego i zachowam go sobie, no nie wiem, no i wieczór albo na jutro zobaczymy. Tak jak mówiłam, ja oszczędzam miarę, żeby nie jeść za dużo słodyczy czy też za dużo chipsów, bo nie chcę przytyć, a wtedy będzie mi się gorzej poruszać. Wiecie jak to jest. I powiem wam, że chociaż dzisiaj mam dużo różnych rzeczy na głowie, to dzień jest taki spokojny i kurczę, lubię takie dni. Ja mogę zrobić naprawdę dużo, jeżeli nie mam takiej napiny czasowej, jeżeli nie mam kogoś nad głową, który mi mówi, nie wiem, szybciej, szybciej, albo nie gonią mi jakieś godziny, terminy, że muszę zdążyć konkretnie, wiecie, na ten i na ten pociąg, na ten autobus, z tego spotkania, szybko lecieć na drugie. Czegoś takiego nie lubię, bardzo mnie denerwuje. A jak sobie sama rozpracowuję pracę w domu, rozplanowuję, to nie ma to problemu dla mnie. Ja tak mogę pracować sobie ze spokojem. Teraz zmontowałam film, popracuję obecnie na kompie, bo tam jeszcze sąsiedzi grają muzykę, więc sobie popracuję na kompie, pogarniam, muszę też posprzątać laptopa. Wieczorem myślę, że zrobię porządki. Chciałabym mieć pędzla, ale nie wiem, czy się wyrobię. Wiecie, wieczorem jeszcze zmontuję vloga dzisiaj, że pojutro rano prawdopodobnie będę jechać do Wicharowa, ale to wam jeszcze wieczorem potwierdzę. Jeżeli tak, to po prostu muszę sobie szybciej przygotować materiał na jutro i ze spokojem, na chillaucie, nie lubię się stresować, lubię po prostu sama sobie nadawać tempo. Tylko ja biorę się za kawę, żeby mnie wystygła i odezwę się do was później. Zajęłam się obecnie sprawami na kompie i strasznie czas mi przeleciał.
Niedługo będę kończyć już tutaj pracowanie, bo chciałabym naprawdę zrobić chociaż część tych porządków, które sobie założyłam. I też mam jeszcze trochę innych rzeczy do ogarnięcia. Ale czy wy też tak macie, że jak po prostu odpalicie kompa, to przepadacie na kilka godzin i zawsze coś wam się przypomni, że to jeszcze trzeba sprawdzić, że to trzeba jeszcze załatwić, a to na taki mail odpisać, a to do takiej osoby zadzwonić, a to sprawdzić taką przychodnię, takie wyniki, takiego lekarza wpisać, albo tysiące innych rzeczy. Czy tylko ja tak potrafię przepaść w czasoprzestrzeni komputerowej? Dlatego właśnie jak mam mało czasu, to staram się nie siadać, bo nawet powiem wam, że dzisiaj nie oglądałam YouTube'a, bo nie miałam czasu, bo gdzieś tam w tle puszczę sobie jakiś filmik, ale wiadomo, to też rozprasza, dlatego staram się tego nie robić jak najmniej. I muszę wam powiedzieć, że nie lubię tak dużo czasu spędzać na załatwianiu spraw na komputerze. Jeżeli się relaksuję, oglądam filmy, oglądam YouTube'a, nie wiem, robię sobie coś fajnego na kompie dla siebie, to bardzo to lubię. Nawet jak montuję filmy, nie przeszkadza mi, że na przykład nad lookbookiem siedziałam 4 godziny, lubię to i sprawia mi to przyjemność. Ale jak muszę załatwiać jakieś sprawy, czy dokumenty, bankowość i tak dalej, to wszystko mnie denerwuje i nie lubię się siedzieć długo, bo to jest odpowiedzialna praca i potem boję się, że wszystko mi się pomyli, wiecie jak to jest. Dlatego mam nadzieję, że niedługo już się tutaj uwinę ze wszystkim. Nie bijcie mnie, proszę. Wiem, obiecałam wam, że będę nagrywać jak sprzątam. Niestety zupełnie o tym zapomniałam. Powiem wam, że tak się wkręciłam w sprzątanie, że nie zauważyłam nawet, że zapomniałam odpalić kamery, mimo że ją sobie przygotowałam. I pewnie będziecie na mnie źli. No cóż, mam nadzieję, że jutro uda mi się jeszcze wam coś pokazać, bo jutro będę kończyć porządki. Ale powiem wam, że sprzątałam chyba 3 godziny. I chodziło tutaj głównie o porządki w teczkach, kosmetykach, kolorówce, w pielęgnacji, w pędzlach. Przygotowałam pędzle do prania, jeszcze muszę je uprać. I ogólnie, wiecie, nowy układ, rozkład, sprawdzałam każdy kosmetyk, czy jest ważny, czy też termin się skończył, czy go skończyłam. Znalazłam jeszcze 2 czy 3 buble, więc jeszcze chwila i będzie kolejny odcinek z serii buble. Czasami są to produkty, które już od nie wiem, półtorej roku nie używałam, ale też chcę wam je pokazać tak w ramach ciekawostek, bo po prostu mi się nie sprawdziły i trzymałam je tak długo, bo na zasadzie a już mi się sprawdzą, a w końcu stwierdziłam, że nie, lądują w bublach, bo to nie ma sensu. Tutaj mam również wiele rzeczy jeszcze do ogarnięcia, tego nie pokazuję wam jak to wygląda, ale powiem wam, że jak na te 3 godziny to jestem bardzo zadowolona z efektu. I czy wy też tak macie, że często, nie wiem, macie jakąś końcówkę, pusty korektor lub cokolwiek innego i tak leży wam w tej kosmetyczce i leży, a wy mówicie, dobra, nie chcę mi się teraz gdzieś wyrzucić, nie chcę mi się gdzieś wyrzucić. Akurat u mnie to jest tak, że nie chcę mi się zanieść do tej torby z pustymi opakowaniami. I tak to leży i leży i tak naprawdę potem wam się wydaje, że macie wiadomo ile tych kosmetyków, a potem się okazuje, że 1/6 to z buble, 1/3 to są puste opakowania i w końcu dochodzimy do tego, że wcale tak dużo tego nie ma, tylko jest bałagan i wygląda to strasznie, bo ja tak właśnie miałam i mimo, że myślałam, że sprzątam regularnie, to jednak raz na pół roku takie większe porządki są potrzebne. Tym bardziej, że ostatnio dostałam 2 paczki z kosmetykami do testu i też musiałam gdzieś to pomieścić, a postanowiłam, że nie będę miała więcej niż 2 takie półki i nie ma możliwości, żebym po prostu powiększyła swój zbiór kosmetyków, bo nie będę w stanie tego potem używać i jest to bez sensu. Co najwyżej coś przetestuję i potem się podzielę. Ale jak na razie zużywanie idzie mi dobrze. Nie spodziewałam się, że będę miała aż tyle produktów do dęka. Jutro koniecznie muszę nagrać dęko. Chyba jeszcze przez sprzątanie, chociaż nie, przez sprzątanie to jest głupie, bo pewnie potem jeszcze coś znajdę. I nie wiem, czy ja przypadkiem tego dęka wam nie podzielę na 2 części, bo tam tych produktów jest naprawdę masakrycznie. I ten film będzie z godzinę trwał, ale zobaczymy. Ja w tej chwili powoli będę zmywać makijaż i kłaść się spać, bo nie uwierzycie, ale jest pierwsza w nocy. Tak, sprzątałam do pierwszej w nocy. Ale ja tak mam, że jak ja dostanę powera, to ja chcę to skończyć albo do padnięcia, żeby po prostu jak najwięcej zrobić, bo na drugi dzień mogę nie mieć po prostu już melodii na sprzątanie. Szczerze mówiąc, czekałam na live u Rafała, ale no niestety go nie zrobił i nie wiem, czy Rafałowi udało się zrobić te 100 km, czy też nie. Czekam na wieści, jakieś informacje. Szczerze mówiąc, nawet już przygotowałam sobie coś do świętowania, a jednak się okazało, że no nie ma jak naprawdę okazji do świętowania, ale dobra. Nieważne, mam tylko nadzieję, że urapało wszystko w porządku.
I ja teraz będę się już powoli z Wami żegnać. Mam nadzieję, że dzisiejszy vlog przypadł Wam do gustu. Zachęcam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Widzimy się w kolejnym filmie już jutro. Trzymajcie się, cześć!